Cześć. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy intencji braci Gorniczych.
jak również będziemy polecać zmarłym górników, którzy na stanowiskach pracy zginęli, czy też odeszli już ze względu na stan zdrowia na drugą stronę. I chcemy w szczególny sposób pamiętać o zmarłym Arturze Wojnałowiczu, msza święta zamówiona przez kolegów z Bieruny. Teraz księżowie sobie udadzą się, aby przybrać strój liturgiczny i za chwilę rozpocznie się Eucharystia.
Dobrowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Oto słowo Boże. Amen.
pod wezwaniem
świętego Maksymiliana, aby trwać na modlitwie o wierność górniczemu etosowi i docenienie górnictwa, ale też by modlić się o szacunek dla polskiej pracy. W sposób szczególny pamiętajmy dzisiaj również o tych, którzy nie mogą znaleźć pracy. Takiej pracy, która byłaby jednocześnie sprawiedliwie nagradzana. Razem z górnikami i tymi, którzy aktywnie podejmują pracę i tymi, którzy już będąc na emeryturze, razem z ich rodzinami prosimy w pokornej modlitwie do Ducha Świętego, także o mądrość dla rządzących, by wypracowana została rozsądna polityka wobec tego skarbu, jaki mamy na tej ziemi. Może właśnie dzisiaj, w to barbarkowe święto, powinien z tego miejsca popłynąć apel, aby rządzący naszym krajem oraz osoby odpowiedzialne za polską gospodarkę wzięły pod uwagę polską rację stanu, a nie niekoniecznie tak samo zdrową konkurencję. Dzisiaj przypomnimy na pamięć patronkę górników i hutników, świętą Barbarę, o której w dawnej Polsce było wiele przysłów. Przysłów mówiących o przywiązaniu do tej świętej. To przecież w dzień świętej Barbary wróżono sobie, do dzisiaj się mówi, jak Barbara po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie i na odwrót. Mówiono także, Barbara święta o górnikach pamięta. Ale dzisiaj widzimy, że i górnicy pamiętają o Barbarze. Zawsze o niej pamiętają. I ta relacja jest wzajemna. To jest piękna tradycja. Piękna, krzepiąca tradycja, która staje się świadectwem wiary. Świadectwem przywiązania do Kościoła, do ideału świętości, który reprezentuje święta Barbara. Trzeba więc, siostry i bracia, abyśmy dzisiaj szczególnie wsłuchiwali się w to jej przesłanie do nas wszystkich, ale też i przesłanie Kościoła, który wydał tę niezwykłą świętą. Przypomnijmy jeszcze według starożytnej legendy, ta młoda, piękna dziewczyna, która zapragnęła przyjąć Chrystusa. Chrystusa, którego poznała, zgodziła się dla Niego wiele wycierpieć. Barbara, ciesząc się z dopiero co poznanego Chrystusa, z przyjętego chrztu, złożonego śmiechu czystości, doznaje prześladowania, doznaje wielu trudności. Pamiętamy, tyle razy ją wspominają kaznodzieje w patronalne święto górników. Pamiętamy, że Barbara najpierw zamknięta w wieży, głodzona, okrutnie pita, przypalana pochodniami i ostatecznie ścięta mieczem. A to wszystko tylko z jednego powodu. Z powodu Chrystusa, którego tak bardzo pokochała. Ktoś mógłby zapytać tak po ludzku, a co w zamian? Nic. Po ludzku po prostu nic. Dzisiaj człowiekowi trudno zrozumieć takie poświęcenie i taką ofiarę, takie cierpienie. Piękna, wykształcona, inteligentna kobieta, przy tym wszystkim jeszcze bardzo wierząca, żyjąca w czystości. I to wszystko dla Chrystusa. Niektórzy by powiedzieli, przecież to niemożliwe. A jednak trzeba też powiedzieć, że również w jej środowisku, pośród ludzi jej współczesnych, ten wybór również był bardzo niepopularny. Jej ojciec, bogaty urzędnik,
zaangażowany w ówczesnej karierze bardzo mocno, domagał się od niej, żeby odstąpiła od swojego sumienia. Barbara nie chciała tego dokonać. Jak pamiętamy, była więziona, głodzona, ale Pan Bóg jej nie opuścił. Była krzepiona nawet ciałem Pańskim, komunią świętą, dlatego pokazywana jest na obrazach jako trzymająca symbole swojej męki, swojego męczeństwa, czyli miecz, od którego zginęła. I drugi atrybut pokazywany na obrazach to kielich z Najświętszą Eucharystią. Tradycja głosi, że przed śmiercią święta Barbara modliła się, aby każdy, kto poprosi ją o wstawiennictwo w ostatniej godzinie życia, nie umarł bez pojednania z Panem Bogiem. W ten sposób ta święta Barbara staje się patronką umierających. W wielu parafiach powstawały specjalne bractwa dobrej śmierci, którym patronowała święta Barbara. Wiedział o tym także święty Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży. Kiedyś podczas podróży ciężko zachorował i właściciel domu pod Wiedniem, w którym podróżny się zatrzymał, ponieważ protestant ten nie pozwolił, aby chorego odwiedził kapłan z ogniem świętym. I wtedy święty Stanisław zaczął gorąco modlić się do świętej Barbary i nie zawiódł się. Cudownie, dzięki posłannictwu od Boga, przez świętą Barbarę została mu przyniesiona komunia święta. Dokonał się cud, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zawsze tak jest, że wspomnienie świętej Barbary ma miejsce w okresie Adwentu, początku Adwentu. Dobrze, abyśmy wspomnieli, czym ten Adwent jest, byśmy przypomnieli sobie. Na pewno jest czasem przygotowania do zbliżającej się świąt Bożego Narodzenia. Już za 3 tygodnie będziemy przeżywać to wydarzenie. Będziemy śpiewać kolędy, dzielić się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. Ten Adwent jest potrzebny. Ale jest Adwent także czasem, który przypomina, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie powtórnie. Zresztą, jak sam powiedział, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ilekroć uczestniczymy we mszy świętej, zawsze na słowach konsekracji, po podniesieniu, wypowiadamy słowa: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Chrześcijanin wie, że Chrystus zmartwychwstał i że Chrystus przyjdzie w chwale. Chrześcijanin wie, że zawsze ma być gotowy na spotkanie z Panem. W tym kontekście całe nasze życie staje się jednym wielkim adwentem, czasem przygotowania na spotkanie z Panem. A zatem mamy tak żyć, aby stale być gotowym na spotkanie z Bogiem. Jeśli się tego nauczymy za życia, nasze spotkanie z Nim, nasza wieczność z Bogiem będzie bardziej radosna, twórcza. I odwrotnie. Jeśli się za życia nie nauczymy odczytywania tych dróg do Boga, czeka nas pewnie trudna, wielka droga oczyszczenia. A zatem święta Barbara uczy nas takiego odważnego, czujnego oczekiwania. A święta Barbara uczy nas również odwagi wobec
niebezpieczeństwa śmierci. Żebyśmy nie patrzyli z lękiem na to, co kiedyś stanie się jako spotkanie z Panem Bogiem. Bogiem, którego jesteśmy dziećmi. A Boga, który jest naszym kochającym Ojcem, nie należy się bać. Jego trzeba kochać. Relacje z Bogiem Ojcem ma cechować miłość i szacunek, a nie strach. Siostry i bracia, strach i lęk nie prowadzą do poznania Pana Boga. Mało tego. Strach i lęk wypacza obraz Pana Boga. Dlaczego? Bo lęk i strach czyni z niego okrutnego sędziego i tyrana. Podczas gdy jest odwrotnie. Owszem, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i nie pozwoli z siebie drwić, ale Bóg jest przede wszystkim miłością. A zatem Boga nie należy się bać, ale Go kochać. Nigdy nie nawiążemy za żywej relacji z Nim, jeżeli będziemy się Go bać. Bo lęk stwarza dystans i zniechęca do zbliżenia się, do zaprzyjaźnienia się z Nim. Ten zafałszowany obraz Boga jest podstępnym dziełem szatana, który chce, aby Bóg tak właśnie postrzegał. Szatan chce i stale dąży do tego, by człowiek stale panicznie bał się Boga i w ten sposób nie dążył do zawiązania z Nim serdecznych więzi. Zresztą zobaczmy, czy tak jest też w relacjach międzyludzkich. Tam, gdzie jest lęk, tam tworzy się dystans. A gdzie narodziła się miłość, zanika lęk. Mamy zatem tak żyć, aby stale być gotowym na spotkanie z kochającym, przebaczającym Ojcem. I tego stale nas uczy święta Barbara. Za każdym razem inaczej. Za każdym razem od nowa. Jest taka scena z życia świętego Karola Borromeusza, arcybiskupa Mediola, późniejszego kardynała. Otóż kardynał Karol Borromeusz namiętnie grał w szach. Jakiś pobożny człowiek któregoś dnia zgorszony pytał go: a co eminencja by zrobił, gdyby wiedział, że dzisiaj ma umrzeć? Wtedy padła bardzo znamienna odpowiedź. Dalej grałbym w szach. Tak, człowiek nie marnujący życia i siły, człowiek wypełniający swoje serce i przestrzeń wokół siebie darem, dobrem, może w każdej chwili stanąć przed Bogiem. Nie musi w ostatniej chwili nadrabiać zaległości z życia. Przypomina nam o tym dzisiaj święty Paweł, który w liście do Rzymian pisze: ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga. Oto czego nas uczy święta Barbara w tych adwentowych dniach. Uczy nas przekonania, że jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Niebezpieczeństwo czy miecz. We wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Tak mówi dzisiaj święty Paweł. Tak żyła święta Barbara. Ofiarowała swoje życie, bo nie chciała odejść od swoich ideałów. Praca górnika, a wiemy, że te specjalizacje górnicze są bardzo różne, ale praca górnika to ciągłe spotykanie się z różnymi niebezpieczeństwami. Doświadczony górnik dobrze wie, że w sytuacjach granicznych serce i umysł niejako same z siebie, bo taka jest natura człowieka, myślami odwołuje się do Pana Boga. To nie jest przypadek, że przez całe wieki, do dzisiaj,
duchownicy pozdrawiają się tradycyjnym szczęść Boże. Zapewne wielu pamięta sprzed 3 lat takie wydarzenie w jednej z kopalń na pustyni Atacama w Chile, kiedy zawalił się chodnik i został głęboko pod ziemią uwięzionych 33 górników. Cały świat zresztą użył domu katastrofą. Także i tamci górnicy potrafili dać niezwykłe świadectwo. Świat zdumiewał się, kiedy odkryto, że oni tam pod ziemią żyją. I trzeba było 69 dni, żeby ich stamtąd wydostać. Pamiętamy, że kiedy specjalnym otworem dostało się do nich, aby podać im powietrze i posiłki, to zaraz ci górnicy poprosili o obraz Matki Bożej. Prosili o symbol wiary, bo oni wiedzieli, że nie przetrwają, jeśli nie będą czuli bliskości Pana Boga, Matki Najświętszej. Oni wiedzieli, że przetrwają, jeśli uruchomią w sobie przez wiarę te dodatkowe siły kontaktu z Panem Bogiem. Jeśli Boża pomoc przyjdzie, ludzie też przyjdą z pomocą. Ale jeśli zabraknie Bożej pomocy, wtedy przyjdą inne sprzężenia, które uniemożliwią wyjście z trudnej sytuacji. Tak jest w naszym codziennym życiu. Także i polscy górnicy dawali i dają dowody wiary i przywiązania do Pana Boga. To, że od wielu lat gromadzimy się w tej świątyni, że górnicy przychodzą i proszą swoich już pasterzy o modlitwę do świętej Barbary, to znak, że rozumieją, iż bez pomocy Pana Boga nie da się żyć w stanie ciągłego zagrożenia. I mimo odkryć techniki i wynalazków, które pewnie do maksimum zabezpieczają górników pracujących głęboko w skałach pod ziemią, to jednak doświadczony górnik wie, że wobec natury jest po prostu bezradny. Świadectwo wiary górników to także świadectwo kultury tej kategorii ludzi pracy. To także świadectwo solidarności ludzi pracy. Dzisiaj w Górnicze Święto trzeba z honorem uczcią wspomnieć świadectwo tych, którzy wykazali się heroizmem otwarcia się na krzywdę drugiego człowieka. I to nie tylko wtedy, kiedy trzeba było stanąć w jednym szeregu, upominając się o sprawiedliwość i wolność ojczyzny, ale także i wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było wyciągnąć pomocą dłoń do górników niepokornych po stanie wojennym, o których później już często zapominamy. To świadectwo wiary górników i świadectwo ich kultury. Siostry i bracia, kiedy wpatrujemy się dzisiaj w świętą Barbarę, to też uświadamiamy sobie, że ona uczy nas budowania na skalę, budowania na mocnym fundamencie. Dla człowieka wiary takim fundamentem jest Jezus Chrystus. Budujmy na Chrystusie razem ze świętą Barbarą. Tylko wtedy będziemy w stanie przeciwstawić się narastającej fali tych, którzy usiłują wygonić Boga z naszej życiowej przestrzeni. Patrzymy na stary kontynent, patrzymy na Europę. Zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje, że próbuje się wypchnąć Boga z przestrzeni publicznej. Dlaczego tak się dzieje, że jedynym pozwala się wybudować meczet wielkiego stadionu takiej wielkości? Nikt nie protestuje. A jednocześnie pielęgniarka w szpitalu czyściłaby się w samolocie, który nosi mamy krzyżyk, nakazuje się sądowo, aby go zdjęła po to razie. Dlaczego mała grupa wymusza zachowania większości? Jest demokracja czy nie ma?
Musimy odważnie podnieść głowę i stanowczo stanąć po stronie Chrystusa. Prośmy dzisiaj świętą Barbarę, patronkę naszego trudnego dziś, aby wypraszała łaskę odważnej wiary. Ale poprośmy ją również o dar jedności w naszej ojczyźnie. Dzisiaj tak bardzo tej jedności nam potrzeba. Bądźmy razem i razem też prosimy świętą Barbarę, tak jak przez wieki prosimy ją pokolenia. Barbaro, patronko święta, o górnikach Twych pamiętaj, strzeż nas od wszelkiej przygody, żywiołu, ognia i wody. W swej godzinie spiesz z pomocą, czuwaj z nami dniem i nocą. Święta Barbaro, podziemi Pani, bądź zawsze z nami. Amen. Nastąpi teraz obrzęd poświęcenia sztandaru jednostki ratownictwa górniczo-górniczego z siedzibą w Sopocie. Proszę o panu sztandaru przystąpić do poświęcenia ustawiczne.
wstawiennictwo świętej Barbary, patronki górników i ludzi ciężkiej pracy. Nasze pokorne prośby do Boga, Ojca i Wszechmogącego. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy jego członkowie kierowali się duchem sprawiedliwości i miłości społecznej.
zabrać. Myślę, że właśnie ta postoja braci publików na to nie pozwoli.
Węgrów. Panie Górnicy, zauważyliście, jak ta sprawa sobie przygotowuje przyszłość. Od razu zagospodarowuję, gdyby nawet coś było na górze, to ja i tak przyjadę. To jest jakaś taka podrada do skóry, przecież mam. Musi jakoś też sobie takie przyjaciół wytworzyć. Za 20, za 10, za 5 lat. Muszę powiedzieć, że i tu, i tu, Maksymiliana Marii Kolbego zawsze jest na poziomie górników. To wszędzie takiego nie ma. Mówię tu przed zarządem, żeby zresztą zarząd lepiej o tym wie, bo jeździ na te górki, ale tu jak zaśpiewa chór, jak zagra orkiestra, jak to wszystko jest w takiej kulturze podane, to można grać, można śpiewać. Można przyjść ze sztandarami, ale żeby to było tak. Poustawiamy wszystko na swoim miejscu. I patrzyłem na ten nowy sztandar. To jest z klasą. To nie są takie właśnie tylko materiały opisane, właśnie symbole, ale to jest zrobione solidnie, bo ratownicy na to zasługują i ci, co organizują, wiedzą, że to się robi, to trzeba zrobić. No i zawsze te ławki są wypełnione, to jest też piękne, a ja też mogę mówić o księżach, że są wierni. Jak przez te lata przyjeżdżam, jak tu jeszcze byłem, to w tamtych ławkach nigdy księży nie brakowało. Czyli księża z górnikami, z rodzinami, to nas uratuje. W najtrudniejszych chwilach górnicy są z nami, a my jesteśmy górnikami. Jeszcze dodam to, że kanclerz ciągle dzwoni do mnie, jak są jakieś uroczystości, przypomina. To jest taki łącznik między diecezją legnicką i zielonogórsko-gorzowską. A my tylko patrzymy, jak kancelują górnicy, czy w tamtą stronę idą mocniej już do góry, bo i tak pozostaniemy jedną rodziną. Niech ta uroczystość, która rozpoczęła się tu w kościele, przedłuży się o różne piękne spotkania rodzinne. Niech to będzie świętowanie tak, jak przystało w gronie górników. A teraz proszę się za biskupa Marka, żebyśmy razem z całego serca i z całej duszy pobłogosławili górnikom i rodzinom, wszystkim emerytom, rencistom, wszystkim przyjaciołom i wszystkim, którzy tworzą społeczność tego kombinatu. Amen.